sprawy rybne, jak i też dużo w naszych okolicach. W większości już chyba nie są zarybiane, chociaż mniej może niż we wcześniejszych czasach. Ale lubię je odwiedzać, bo niepozorne, ale czasem dużo się na nich dzieje. Zastanawiam się, czy słychać łyski. Zastanawiam się, czy spotkam dzisiaj rekozy dwuczubę. Widziałem je tu około tydzień temu. Znaczy nie tak do końca widziałem, ale słyszałem. Dzieje się tutaj głośno. I zastanawiam się, czy uda się tutaj dzisiaj zaobserwować. Stawów jest 5. Niektóre bardziej oczyszczone, niektóre mniej. Tam żurawie chyba były na łące pozostawami rybnymi. Blisko, bo tam być może będzie je za chwilę widać. Chyba mnie nie zauważyły albo się nie bały, chociaż nie jestem w jakimś mocnym kamuflażu. Piękna pogoda dzisiaj. Żurawi, jak się okazuje, jest tam duże stado. Nie będę szedł, płoszył. Myślę, że około 12. Nie mogę dokładnie policzyć, ale spokojnie sobie żerują. Wycofam się, żeby nie być zauważonym. Pójdę po prostu z drugiej strony. Są tam po lewej stronie. Sprawdźmy, co się zaobserwuje idąc od drugiej strony. Piękna pogoda dzisiaj. Raczej wydają się puste. Oprócz łusek nie ma też krzyżówek. Myślę, że mogą być na kolejnym stawie. Jest ich tutaj 5. I czasem, jeśli spłoszą się albo coś ich spłoszy na jednym, to zatrzymują się na następnym.
samica bażanta. O nie, następne 4. 5. Czyli 6 w sumie, a tam duże stado chyba szpaków. No przeogromne. Nie, to nie są szpaki. To są chyba wrony. Czy jeszcze raz coś się spojrzy? A coś próbuje na nie polować. O, teraz na górze. Coś próbowało albo na nie polować. Czy to są wrony, czy gołębie grzywacze? I znowu stado się spłoszyło. Nie wiem, czy myszołów, czy to jest... No teraz widać, jak przeleciał. Nie wiem, czy myszołów, kruk, czy podniak stawowy. Dlatego ono się zerwało. Chyba mieszanka różnych ptaków. I nie wiem, czy nie było tam też dużo gołębi grzywaczy. Prawdopodobnie przeleciały gdzieś dalej. Ciekawa akcja. Ten staw w jego drugiej części dość mocno zatrzciniony. Widać, że tutaj było płycej. Połowa jego jest tafla wody, a druga połowa jest w trzcinach. Nie wiem, co próbowało, co zakłóciło spokój tej dużej grupie ptaków, ale tutaj widać też kruki. Niestety zbyt daleko. O, znowu się spłoszyły w panice. Przeleciały na drugą stronę. Drzewie gniazdo, prawdopodobnie jakiegoś krukowatego, albo kruków, albo może srok, albo wron, ale wrony to raczej chyba bardziej grupowo miałyby. Niestety samolot dość mocno hałasuje, ale tak jak przypuszczałem, na stawie oddalonym dalej jest większy spokój, więcej ptaków. Niestety spłoszyłem 3 czaple białe, wcześniej kormoran. Kormoran próbuje usiąść sobie na drzewie po lewej stronie, właśnie chyba usiadł. Jest też dużo mew, chyba śmieszek, albo mnie dużo się dzieje, jak na takie małe stawy. Spróbuję podejść jeszcze bliżej. Niestety nie ma tu zbyt wielu drzew, za którymi można by odrobinę się ukryć i nie poszyć. Ale myślę, że mewy nie są chyba aż tak bardzo
płochliwe i może się nie wypuszczą, jeśli tutaj jakiś bielik nie nadleci. Czy jest tu przejście? Powiedzmy, że udało się. Nie wiem, czy autofokus dobrze fokusuje. Mam nadzieję, że mnie nie zaatakują. Ale chyba niepotrzebnie wszczynam zamieszanie, więc się wycofam. Nie wiem, na ile dźwięk będzie dobry przez wiatr. Mam nadzieję, że coś będzie słychać. Pięknie zielono już się robi. Czy tą ścieżką uda się dotrzeć? Nie wygląda na wydeptaną. To jest rzeka, kanał, chociaż kiedyś to była rzeka zasilająca te stawy. Jak widać, wody niewiele. Ścieżka, znaczy grobla w sumie niewyjeżdżona mocno, ale myślę, że się uda jakoś nią przejść. A tutaj prawdopodobnie lis kupał sobie schronienie. Widać, że świeże używane. Chyba prawdopodobnie też coś ma, ale wygląda na mniejszy rozmiar. W takim miejscu w okolicy rzeczki zasilającej. A i tu kolejna nora, więc jest ich tu dużo w jednym miejscu. Trzeba dojść gdzieś tam, a grobla robi się coraz bardziej zarośnięta. Przez popry chyba drzewa zostały tutaj też poprzewracane. Mam nadzieję, że się przycisnę.
Tutaj widać wyjście z rzeki. Do jedzonka. Chyba gołębie grzybacze i bażant, którego widziałem na ścieżce. Niestety pod słońce pewnie nie będzie widać. Łyska przy martwym dziku. Dobrze, drapieżniki chyba zaczynają się interesować. Około tydzień temu chyba był względnie cały. Zaczynają od głowy, ucho nadjedzone. Brzydko to wygląda. Ścieżka robi się fajną ścieżką, bardziej wydeptaną. Kolejne łyski. Fajnie, że pokazują się tutaj, bo łyski chyba liczebność dość mocno spada. To jest chyba dosyć bardzo liczny ptak, a teraz kolejny gatunek, którego liczebność maleje. Fajnie, że tutaj się pojawiają. Żurawie prawdopodobnie leciały gdzieś dalej albo przeszły dalej za tamten las, także nie widzą mnie. Niestety wokół tego stawu nie da się przejść, bo jest mocno zarośnięty. Ale dzięki temu dziki. Tutaj trzeba zakończyć wycieczkę.